Biblia Audio. Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie ci sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: nie mam w nich upodobania, zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze, i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary, bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.